Kiedy chcemy określić prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, no to możemy różnie to robić. No ale są takie sytuacje i to są sytuacje wystarczająco proste, żeby to było możliwe, kiedy możemy teoretycznie, bardzo dokładnie to prawdopodobieństwo obliczyć, teoretycznie, czyli dokładnie je wyliczyć. Czyli to jest to prawdopodobieństwo teoretyczne. Takie, które daje się za pomocą teorii prawdopodobieństwa dokładnie wyliczyć. No, jakiś konkretny przykład może podam, żeby lepiej było widać o co mi chodzi. Powiedzmy, że mam rzut monetą. Jak mam rzut monetą, to jeżeli ta moneta jest uczciwa, czyli symetryczna, nie wyróżnia żadnej strony, no to mam dwa możliwe wyniki, orzeł i reszka, czyli mam dwa możliwe wyniki orzeł i reszka, oba są jednakowo prawdopodobne. No i teraz, jeżeli są prawdopodobieństwo, na przykład tego, że wypadnie reszka no to muszę w mianowniku napisać liczbę wszystkich tych zdarzeń elementarnych jednakowo prawdopodobnych, czyli 2, a w liczniku liczbę tych zdarzeń, które odpowiadają temu wydarzeniu, że wypadnie reszka. No Reszka to jest jeden tylko wynik, czyli tutaj będzie jeden. I prawdopodobieństwo tego, że wypadnie reszka jest jedna druga. I to jest teoretyczne prawdopodobieństwo, które można dokładnie obliczyć. I wiadomo, że tyle ono wynosi. Jedna druga z takim prawdopodobieństwem wypadnie reszka. Inny prosty przykład jest taki, że no, na przykład mogę wziąć... Rzut kostką. To też jest bardzo prosty przykład i prosty eksperyment, i tutaj znowu można dokładnie obliczyć prawdopodobieństwo każdego zdarzenia, jakie sobie wymyślimy. No bo wszystkie możliwe wyniki są takie: może powiedzieć 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Takie są możliwe wyniki. Jeżeli tylko ta kostka jest uczciwa, symetryczna, to każdy z tych wyników jest tak samo prawdopodobny. No jeżeli teraz. Zadam pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymam wynik, który jest większy lub równy 3? Wynik większy lub równy 3. No to znowu w mianowniku piszę liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych, jednakowo prawdopodobnych, a w liczniku liczbę tych zdarzeń, które sprzyjają temu zdarzeniu, że wynik będzie większy lub równy 3. I tych zdarzeń jest 4, bo to są te 4 wyniki. Dlatego daję sobie czwórkę. No to mogę skrócić i o prawdopodobieństwo otrzymam, że jest równe 2 trzecie. Czyli z prawdopodobieństwem 2 trzecie otrzymam wynik większy lub równy 3. I to jest dokładne, teoretyczne, teoretycznie obliczone prawdopodobieństwo. W tych prostych eksperymentach da się teoretycznie, dokładnie to prawdopodobieństwo wyliczyć, ale są takie sytuacje, kiedy prawdopodobieństwa nie da się w tak prosty sposób teoretycznie obliczyć. Dlatego, że kiedy mamy bardzo złożone zjawiska, na przykład chcemy przewidzieć wynik meczu piłkarskiego, hokejowego, czy w siatkówkę, czy w piłkę ręczną, czy w tenisa, po ilu setach, po ile, jakie będą, jaka będzie liczba gemów, no to jest bardzo wiele czynników, które należy brać pod uwagę, gdybyśmy chcieli rzeczywiście obliczyć prawdopodobieństwo jak na przykład jakiegoś konkretnego wyniku w piłkę nożną. To zależy od tego, jaka będzie pogoda, w jakiej dyspozycji danego dnia będzie każdy z piłkarzy, jak będą ze sobą współpracować, jaka będzie drużyna przeciwna, czy się zdarzą jakieś, Sytuacje na boisku, ktoś się z kimś pokłóci, ktoś kogoś uderzy, ktoś kogoś sfałluje, sędzia się pomyli. Jest bardzo wiele aspektów, bardzo wiele czynników, które należałoby wziąć pod uwagę, żeby to prawdopodobieństwo, otrzymania jakiegoś konkretnego wyniku, wyliczyć. Jest ich tak dużo, że jest to praktycznie niemożliwe, żeby w taki teoretyczny sposób, jak tutaj zrobiliśmy, obliczyć takie prawdopodobieństwo. Więc jedyne, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to możemy próbować jakoś eksperymentalnie oszacować, czyli to jest prawdopodobnie eksperymentalne, nie teoretyczne, tylko eksperymentalne. Na podstawie jakichś wyników, które, które zbierzemy, jakichś danych, które zbierzemy, na przykład z poprzednich meczów, możemy próbować oszacować coś, co może dotyczyć meczu, który się będzie w przyszłości. No To weźmy jakiś przykład jakichś danych. Tutaj sobie wcześniej przygotowałem taki histogram, który przedstawia liczbę punktów zdobytych przez drużynę w meczach. No i mamy dwa mecze, gdzie było od 0 do 9 punktów, cztery mecze, może ja będę pisał te liczby, czyli mamy dwa mecze od 0 do 9, cztery mecze, że liczbę punktów drużyna zdobyła od, zdobyła od 10 do 19, tutaj mamy pięć meczów od 20 do 29, tutaj mamy znowu trzy mecze od 30 do 39, a tutaj mamy 2 od 40 do 49. Czyli w tylu meczach wynik się mieścił w takim przedziale, w tylu, w takim przedziale i tak dalej. No to oczywiście nie dotyczy piłki nożnej, bo to są za duże liczby punktów. No w piłce ręcznej też raczej mniejsze wyniki padają. No to akurat dotyczy drużyny, która gra w futbol amerykański i tam właśnie takie liczby punktów się zdarzają. Nie ma to większego znaczenia, jaka to jest dyscyplina sportu. Ważne, żeby tutaj pokazać, jak można próbować oszacować, jaki będzie wynik kolejnego meczu. To znaczy, ile punktów dana drużyna uzyska w kolejnym meczu. To może policzmy, ile tych wszystkich meczy tutaj było do tej pory. Czyli mamy, mamy tak: 2, dodać 4, dodać 5, dodać 3 i dodać 2. To jest 6, 11, 14 i 2, 16. Czyli mamy 16 meczy. Uwzględnionych na tym histogramie. No i teraz zastanawiamy się, jaki będzie, jaka będzie liczba punktów uzyskana przez tę drużynę w meczu numer 17. Mecz 17. No i pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ta liczba punktów, że te punkty, że ta liczba punktów będzie większa lub równa. 30 powiedzmy. Czyli chcemy oszacować jakie jest prawdopodobieństwo tego, że drużyna zdobędzie co najmniej 30 punktów w kolejnym meczu. No i jedyne, na czym możemy się oprzeć tutaj, no to są te wyniki z poprzednich gier. Nie mamy żadnych dodatkowych danych, więc możemy próbować oszacować w przybliżeniu jakie jest to prawdopodobieństwo. No więc, jeżeli założymy, że ta drużyna będzie nadal grała na takim samym poziomie jak do tej pory, no to w poprzednich meczach, których było 16, Ile razy otrzymała, zdobyła liczbę punktów większą lub równą 30? No to są te, tutaj, ostatnie dwa słupki, czyli to będzie 5 takich meczy. Czyli to prawdopodobieństwo należy oszacować, że będzie mniej więcej równe szesnastych. To jest takie najbardziej zgrubne oszacowanie, że jeżeli drużyna będzie dała, grała nadal na tym samym poziomie co do tej pory, będzie miała przeciwników, przeciwnika, który będzie mniej więcej na tym poziomie. Jacy byli przeciwnicy do tej pory, no to takie zgrubne oszacowanie na prawdopodobieństwo otrzymania w wyniku co najmniej 30 punktów w kolejnym meczu, w tym meczu 17, jest równe 5-16. No więc wi widzimy, że to jest oczywiście tylko takie oszacowanie. Można napisać, to jest tylko oszacowanie. To nie jest to, co było u góry. To nie jest teoretyczne, dokładne obliczenie prawdopodobieństwo. To jest oszacowanie tylko. Można powiedzieć, że. Z tego wyniku widać, że bardziej prawdopodobne jest, że nie zdobędą tych 30 punktów, że uzyskają wynik mniejszy niż 30 niż większy niż 30, bo szacujemy, że zdobycie wyniku większego niż 30 punktów to jest mniej więcej 5 szesnastych. No ale oczywiście, żeby obliczyć dokładnie teoretycznie to prawdopodobieństwo, trzeba by było wziąć wszystkie te czynniki, które tutaj nie wzięliśmy pod uwagę, trzeba by je było wziąć pod uwagę. No ale tak możemy oszacować to prawdopodobieństwo przynajmniej że one z tego rzędu.